Hej, witajcie! Z tej strony Kleo, a dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moim nowo zakupionym tuszu do rzęs. Jest to Eveline Cosmetics Big Volume Explosion Mascara. Ja Wam tutaj go pokażę. On jest taki ładnie w złotej tubce. Najpierw opowiem o zaletach tego produktu. Powiem tak, no ma bardzo precyzyjną szczoteczkę. Pokażę. Która bardzo równomiernie, precyzyjnie rozdziela rzęsy. To jest bardzo na plus, ponieważ no, nie lubimy grudek. Nie lubimy osadzania się tuszu do rzęs. Tuszu na rzęsach. Co jeszcze jest z nim fajnego? No to, że jest w tak bardzo niskiej cenie, tak? Kupiłam go w Rossmanie za 15 zł. No to jest nic w porównaniu do tych drogich typu, nie wiem, z Bobbiego Browna za 200 zł czy inny. Ja przyznam się szczerze, miałam z Rimmela i z L'Oreala, tylko że one kosztowały 50 zł. Nie były jeszcze po przecenie. Także no, powiem Wam, no różnica no jest minimalna, no ale czego się można spodziewać po tak niskiej cenie, tak? Powiem tak, no może teraz o wadach opowiem. No niestety, moje drogie panie, on nie jest wodoodporny. Sprawdzałam. Zostają nam smugi tutaj pod oczami. To jest niefajne. No jak na przykład, nie wiem, chcemy iść na basen, tak? Chcemy troszeczkę lepiej wyglądać. To się malujemy, prawda? Tylko no nie tym. Stanowczo odradzam. Stanowczo odradzam ten tusz do rzęs. Jeżeli mamy do czynienia z kontaktem z wodą. Co jeszcze? No niestety, jak na przykład, nie wiem, zapomnimy się i gdzieś tutaj zrobimy coś takiego, no to wtedy będą małe smugi. Małe, ciemne smugi, jakbyśmy, nie wiem, zapomniały dokończyć makijażu i nie wytrzeć niedoskonałości. Także no troszeczkę się rozmazuje, troszeczkę. Także to jest trochę no, niefajne, niefajne. A ja ogólnie uważam firmę Eveline Cosmetics za naprawdę dobrą firmę. Naprawdę zasłynęła na rynku chyba od 2011 roku, jak nie mam. Zaczynała od odżywek do paznokci. No niestety odżywka 8 w jednym narobiła mi cyrków. Pozdro dla kumatych, którzy wiedzą, o co chodzi. Nie, odżywki 8 w jednym nie polecam. Absolutnie. No ale czy kupiłabym znowu ten tusz do rzęs? No myślę, że tak. Bo za tak niską cenę, ładnie rozdziela, precyzyjnie. Mam nawet pomalowane teraz rzęsy tą maskarą i powiem Wam, fajnie, fajnie rozdziela. Jeden plus, fajnie rozdziela, fajnie pogrubia. No akurat mam jedną warstwę, więc może to aż tak nie widać. Ale fajnie pogrubia, fajnie się nim maluje. Szczoteczka jest nawet w miarę no, precyzyjna, tak. Także myślę, że wskoczyłaby do mojej kosmetyczki po raz kolejny. Dobra, no to w takim razie no tyle w tym odcinku, jeśli chodzi o tusz do rzęs. Jeśli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę albo subskrybujcie mój kanał. To ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, miłego dnia. Do zobaczenia.